W tym roku zrobiliśmy tak, że uczniowie nie szkół gimnazjalnych, ale szkół podstawowych biorą udział i żeby od najmłodszych lat zapoznały się z zasadami gry w siatkówkę. Najważniejsze jest to, żeby się spotkać z dziećmi, żeby te dzieci zarazić bakcylem siatkówki. I myślę, że akurat Murowana Goślina słynie z pracy z młodzieżą, a my z chęcią tutaj przyjeżdżamy. Musimy jak najczęściej te nasze dzieciaki wysyłać na boiska i żeby jednak poświęcały trochę czasu na sport, a nie siedziały przed komputerem, prawda?